jeszcze cały mokry jestem, ale zawieszenie już, jak widzicie, jest. Teraz trzeba je tylko tu posadzić. Nie. To jest bardzo delikatne kółko. Muszę jeszcze raz podjechać. Kurczę, ale nierobotna ta pogoda strasznie. Oj, 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 to nie to. Tam się zaczapiło. Trzeba to. O. Bez wysiągnięcia się nie obejdzie. O, widzicie? Pyk. O. Żeby, kurde, albo może ja to dam radę zdjąć. Co? Gdzie jest czujnik? Bo on będzie tu przeszkadzał strasznie, ten jinx. No nie da rady, no. Dobra, zrobię to i dopiero nagram, bo nie da rady, tak jest jeszcze przy tej pogodzie. No, 60 widzieliście, spisała się fantastycznie. Tylko puścimy z niej wodę za pamięci. Bo potem, żeby nie było, że zapomniałem. Ale widzicie, pali. Jest to po prostu pierwszorzędna maszyna. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Tak to wygląda. Widzicie, i tak ma wyglądać właśnie ten Ursus. Nie nagrywałem tego, bo bateria pada. A propos, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Mam pytanie, bo myślę o nowej kamerze, żeby kupić. Co polecacie? Takie średnie, nie wiem, tam 500-600 zł, czy da się coś kupić, bo ta już się wysłużyła, troszeczkę ma. Co prawda dobra, jest fajna, po prostu też mi się podoba jakość, prosta obsługa. Ale mimo wszystko chciałbym inną. Dobra, kończę, zaraz Wam pokażę efekt końcowy. No, już pewne rzeczy poogarniane, widzicie. Błotniki tutaj zdjęte, bo to są od 25, więc one po prostu tutaj nie pasują. A jeszcze co ciekawe, słuchajcie, to są pierwsze błotniki, jak kiedyś robiłem o tym filmik z 60 roku. Jak będziecie chcieli, to Wam przypomnę, to napiszcie w komentarzach, to tam po prostu albo poszukajcie tam w tej playliście, gdzie jest o Ursusie C325. Słuchajcie, tutaj jeszcze mam taki fotel i ja nie pamiętam, czy to jest przypadkiem do 12, czy do w ogóle do tej dużej serii Ursusa, czy nie, czy do czego ten fotel jest. Ja go też stąd zdejmę, ale nie teraz, bo naprawdę nie mam czasu, nie mam do tego głowy, muszę jeszcze jednego zetora ogarnąć. Ale to już mamy w każdym razie oryginał, tak jak ma wyglądać, widzicie? Ta duża miska, tutaj ten silnik, tak to wszystko wygląda, tak ma wyglądać. No, także jeden zetor można powiedzieć, że już jest skompletowany, teraz przygotowany w sensie do remontu, ale jest skompletowany, wiadomo jak on będzie wyglądał, wiadomo jak on ma wyglądać. No, także tak to jest. I słuchajcie, teraz jedziemy jeszcze właśnie do drugiego zetora i tam będę zakładał również takie zawieszenie, bo no, trzeba to pokompletować, a potem się będziemy zajmowali, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No to odpalam 60 i jedziemy. No. Pyk. Tu się nie ma jak za bardzo zmieścić. O. O. Dobra. Muszę tutaj tylko, bo ten profil jest mi potrzebny, a później Wam pokażę do czego. Także na razie jadę i zobaczymy się na miejscu.
Te maszyny muszę zabrać. No i słuchajcie, kiedyś była dyskusja na moim kanale, że na wolnych obrotach czy podnosi mi podnośnik. No to patrzcie. Dałem tutaj i widzicie ile tu jest? Ile? 4-6 tysięcy, tak? Może 600 obrotów, nie 6 tysięcy. To ja gadam. Widzicie? I podnosi. Na luzie. Oczywiście tak samo podnosi z maszyną, także tutaj to akurat nie robi żadnej różnicy. Czy na pusto, czy z czymś tam. No ale podnosi, także już chyba ten temat nie będzie więcej poruszany. Mi się teraz tak tylko przypomniało właśnie, że było coś takiego. A teraz muszę, właśnie wziąłem ten profil. Kurde, założę to, może da radę, coś będzie widać. Aha. W tą stronę. Muszę ustawić kamerę, wiecie? Bo ją będę zakładał na czoło, żeby wam pokazać, z czym ja się tutaj muszę. O ma. Z czym ja się tu muszę borykać. Dobra. Jest. Rękawiczka. Troszeczkę tak. I trzeba to podnieść. Tu weźmiemy, o widzicie, tą miskę będę montował tutaj. Pyk. I zobaczymy, to powinno tam wskoczyć wtedy. Będzie łatwo zaczepić. Będę tylko... Dobra. Tyle o ile. Ale jak są tutaj te uchwyty w górze, to jest to jak zaczepić. Bo inaczej to katastrofa. To przesuniemy, bo będziemy tutaj stawiać tą bronę, spróbuję, chociaż nie wiem, czy to pozwoli. No spróbujemy, no kurde, coś muszę zrobić. Teraz to przerzucimy, zdejmiemy belkę. O. I podjeżdżamy. Cześć. Klakson trąbi, zapomniałem. Kolanem go widzicie? Idealnie tutaj, ale tam będzie gorzej. Jeszcze raz. A widzicie, tak to jest, jak to się samemu.
Spróbujemy to zrobić tak, jak jest. A może tam nadrzucę. Się okaże. O ty kurde. Dobra, raz. Teraz to i zaraz będzie odjazd z maszyną. Pyk i pyk. Dobra. I teraz zobaczcie też na wolnych obrotach. Pokażę wam, jak ona podnosi. No, no widzicie? Bez gazu, bez niczego, leciutkie obroty i brona w górze. Ale może ją tam wstawię. Co tam jest? Aha, tam jest kultywator. Kurczę. To nie, to jednak tutaj. Tak. Trochę do przodu, bo nie dam rady tu. I pójdzie na ten, a tędy przejedzie, dobra. O. I cyk. Ale jeszcze zrobimy tak, że podniesiemy. O. Trzymamy go. I weźmiemy tą, ten pustak. To się już raz nauczyłem, jak się, pamiętacie, jak się szarpałem? Matko, co to było? O. I teraz postawimy. I luzik. Raz. Dwa. I trzy. O. I po ten teraz no. Kultywator. Zobaczcie, czy bateria jeszcze. Posłuchajcie. Tu bateria. Oj, już słabiutko, ale. Ale jeszcze to zrobimy. No, zobaczcie. Obrotomierz. I teraz tam. Nie widzicie? Elegancja Francja. Także taka to 60 jest. I teraz sobie podjedziemy.
postawię go tutaj przed przyczepą. Ale nie tak, bo ja jeszcze będę musiał, kurczę, zapomniałem. Będę musiał podnieść go podnośnikiem tego zetora. Gdzie to postawić? Albo dobra, tutaj. Trochę zajechałem za daleko, bo się zamyśliłem, ale okej. Zrobione. A jeszcze może do tyłu troszeczkę. No dobra, zobaczmy. Oj, bateria siada. Będę musiał się podłączyć, bo zaraz się skończy. Jeszcze się zaczepiłem. Dobra, odczepię to, podładuję baterię i zaraz wam dogram wszystko, całą resztę. No moi drodzy, tak to ma wyglądać. To jest zetor 48 chyba, po numerach pamiętam, albo 47, tu jest, nie wiem, czy 10, ale chyba 10, to jeszcze może być 47 rok. Trzeba by to dokładnie sprawdzić, ale na pewno ten przełom, jak nie 47, to początek 48. I to jest tak, jak on ma wyglądać. Właśnie z tą dużą wanną, tutaj z tą płaską belką i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten zetor zaczyna powoli przypominać prawdziwego zetora, już nie z maską od 30, tylko już tutaj się coś zaczyna dziać. Także najważniejsze w tej chwili dla mnie to jest to, żeby to skompletować wszystko i żeby to można było coś z tego poskładać jak należy. Także widzicie takie coś. Oczywiście filtr oleju prawidłowy. Tutaj te filtry paliwa to są ciapkowe, wiadomo, ale to jeszcze po prostu przyjdzie na to czas, żeby je powymieniać tutaj. W każdym razie tak on się w tej chwili prezentuje. Dzielona pokrywa skrzyni biegów, takie różne specjały, że tak się wyrażę, tutaj są zamontowane. Z tyłu niestety ktoś już zamontował podnośnik, no bo to co wam mówiłem w poprzednich filmikach, że podnośnik to była bardzo, bardzo wygodna rzecz. No i te maszyny po prostu, tym bardziej, że tutaj tak samo jest miejsce na szajbę, widzicie, do napędu maszyn, młotkarni i tak dalej, więc to było bardzo potrzebne narzędzie. On dźwigał już pługi, on już po prostu mógł tam jakieś kultywatory za sobą ciągnąć, on poradził sobie z tymi rzeczami, stąd ta zmiana była bardzo, bardzo pozytywna tutaj, żeby zmienić tą właśnie przekładnię wyłącznie na szajbę do napędu maszyn, a zastąpić ją właśnie tym plecakiem tutaj, który naprawdę mnóstwo porządnej roboty zrobił. Nie ma tutaj oryginalnego, słuchajcie, siedzenia. Jest to siedzenie tutaj ursusowskie, z Ursusa C325. Niestety te sprężyny na dole, jak widzicie, pospawane, więc z nich pożytku po prostu jako takiego już nie będzie. No chyba, że... Ale nie, bo pewnie to pęknięte i tak dalej, po prostu ja nie będę tego... Znaczy inaczej, to i tak idzie do wywalenia, wiadomo. Tutaj już przygotowałem, widzicie, piastyl, żeby to zamontować, ale na dzisiaj mam naprawdę dosyć, bo wy będziecie mieli z tego, nie wiem, może z 15 minut filmiku, może wyjdzie, a ja tutaj tyram, słuchajcie, 6 godzin, tak na spokojnie, żeby to wszystko pozamieniać. Ciekawostka jeszcze jedna, słuchajcie, zapamiętajcie jedną rzecz, zobaczcie. Tu jest oryginalny lakier zetorowski. To jest taka, nie wiem, kawa z mlekiem, coś w tym stylu. Taki kolor, troszeczkę może ciemniejszy, ale jest to właśnie oryginalny kolor, więc jak szykujecie swoje zetory, szykujecie swoje maszyny do tego, aby one przypominały absolutnie oryginał, pamiętajcie, to jest ten właściwy kolor. Ja wam go jeszcze raz pokażę, żebyście mogli zobaczyć go sobie z każdego miejsca. Zróbcie sobie ewentualnie screena z tego, bo to będą bardzo, bardzo istotne rzeczy przy
przy renowacji. Także to Wam zdecydowanie tutaj polecam. Takie rzeczy to jest rzadkość, bo one albo były po prostu szorowane, albo już tam nic nie zostało, więc oryginalny kolor naprawdę to jest fajna rzecz, żeby zobaczyć, jak on wyglądał. Tu jeszcze, co Wam wspominałem wcześniej, ktoś zniszczył błotniki tylne, bo tutaj one widać, że to są oryginalne, natomiast tutaj poobcinał to, co mówiłem. Także z tych błotników tu trzeba by naprawdę się pomęczyć, żeby coś z nimi zrobić, bo błotniki od bociana, bo tu są, widzicie te uchwyty takie na dole, ten na małych kołach Zetor, on miał dziury tu przewiercone w tym miejscu, o, i wtedy się mocowało tutaj do tych uchwytów i wtedy to było tak, jak należy. No, to myślę, słuchajcie, że na dzisiaj tyle. Trochę tutaj się pomęczyłem, widzieliście, trochę pobawiłem, mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał. Tymczasem jutro jeszcze coś muszę, słuchajcie, porobić, bo nie wiem, co będzie pojutrze. Także to tak, w takiej sytuacji w tej chwili człowiek się znajduje, no niestety. Także spróbuję, to już taka cicha, spokojna robota, bez żadnych tam traktorów, bez niczego. Po prostu usiądę sobie i tu założę te kółka, tak żeby to było już na kołach, bo ze spaniem inaczej będzie kłopot. Także zobaczymy to w ten sposób. Także delikatna taka robota w stylu po prostu działkowej. Jak macie działki, czy ktoś tam ma działki, to wiecie, że tam po prostu jak są takie właśnie wolne dni, święta, no to można sobie iść usiąść na działce, podłubać coś, nie coś, takie drobiazgi, drobne rzeczy porobić, zawsze to jest miło i fajnie. Dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego w nowym roku właśnie. Zapomniałem Wam na samym początku życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby Wam się spełniły wszystkie plany i marzenia. A jeśli macie jakiś nieprzyjaciół, wrogów, no to żeby im się spełniło wszystko to, czego oni Wam życzą. Także to, moi drodzy, na tyle. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!